No witam. Zatem oto moja dziesiątka najlepszych gier na Atari XE. Gier, które zabrałbym ze sobą na jakąś bezludną wyspę w sytuacji, gdy powiedzmy miałbym do wyboru wraz z Atari jakąś listę 10 najlepszych gier. Zaczynamy od numeru 10. Miner 2049ER to jest moja dziesiątka. I zagrajmy sobie kawałek. Właściwie w tą grę mógłbym grać cały czas. Podejrzewam, że ona tak naprawdę się nie może znudzić. Nie wiem, jakie tam są dalsze plansze, bo nigdy jej daleko nie przechodziłem. Zawsze przeszedłem tam kilka pierwszych plansz. I tak naprawdę nawet nie wiem, ile tych wszystkich plansz jest. Ale spróbujmy przejść pierwszą i zobaczymy, jak wygląda druga. Tak myślę, że właśnie najlepsze gry, takie, które się nie nudzą, to są jakieś platformówki albo przygodówki, gdzie cały czas coś się dzieje. I ostatni kawałek. Dobra, zobaczymy, jaka jest druga plansza. Znaczy, wy zobaczycie, bo ja to generalnie znam. O kurde, o, lipa, lipa, nie, nie. To załatwimy, musimy obu załatwić, bo później będziemy z góry zjeżdżać tutaj po tej zjeżdżalni z prawej strony. I lepiej, żeby tam na dole nikogo nie było. Teraz byłoby fajnie dogonić tego na górze. Dobra. I od razu tego tutaj. A tego na dole to machniemy w tej chwili. Dobra. Tu trzeba przeskoczyć, z powrotem wrócić i na górę idziemy. Dobra. I to samo. Tu skaczemy. O cholerka, no widzicie. Ja na potrzeby tego filmu wykorzystuję oczywiście wersję PC-tową, więc emulator Atari. No, bo niestety nie mam grabera, który przechwytuje obraz z Atari i nie mógłbym wam pokazać tych gier, no chyba, żebym postawił kamerę za sobą. Dobra. Gra numer... Gdzie mam myszkę? Gra numer 9, pozycja numer 9 to jest... A co to jest? To jest, moi drodzy, już wam pokazuję. Wszystko się wgrywa w oryginalnym czasie rzeczywistym, można powiedzieć, tak, tak jak z dyskietek. Bardzo podobna gra do poprzedniej, Mr. Robot, druga część, chociaż druga wygląda dokładnie tak samo jak pierwsza, więc właściwie... Ta mi się o tyle bardziej podoba, że tu jest fajna muzyczka. Chyba ta, dokładnie ta sama muzyczka, która jest w grze Jet Set Willy, dokładnie ta sama. Patrzcie, jak uciekają. No dobra, jednego zabiłem. No i teraz mamy problem, nie? O kurde. No i wiedziałem, że też tak się skończy. Te potworki trzeba wszystkie zabić, niestety. Bo w innym wypadku jest problem. Kurde! Nie mogę przejść pierwszej planszy, słuchajcie. No to jest... Kurna, co się z nim dzieje, że on nie chce tego przeskoczyć? Podejdź tu bliżej. Teraz go po prostu załatw. A ty dawaj do góry. O, no, nareszcie. Dobra, jest teraz szansa, że... Ach, kurde.
No tak, to jest dla niego za wysoko. Kurna mać, no. Ale jazda. Dobra, moi drodzy, w każdym razie to był mój numer 9. Okej, okay, czas na pozycję numer 7. A pod numerem, przepraszam, to był mój numer 9, teraz pozycja numer 8. A mój numer 8 to jest, moi drodzy, Hero. A więc penetracja jaskiń, tak, w poszukiwaniu ocalałych, nie wiem, rozbitków. Bardzo fajna gra właśnie, można w nią grać i grać. A. Jakąś trudniejszą planszę wziąłem, czy co? Oż kurde. Level 5? Jakim cudem? Musiałem coś nacisnąć. No dobra, a co to? Dobra, no to spróbujmy przejść ten level 5. W takim wypadku. No, jednak się udało. Dobra. Dosyć tego dobrego, moi drodzy. Przed nami numer 7. Ciekawe, ilu z was zna tą pozycję. Przed nami pozycja numer 7. Nadral. To jest chyba niemiecka gra, bo tam dalej wszystko jest po niemiecku, jakiś tam coś Schloss, Ein Schloss i tak dalej. W każdym bądź razie to jest znaczy Spieler coś tam gada po niemiecku, nie mam zielonego pojęcia. To w każdym bądź razie tata helikopter musi uratować swojego chyba synka małego helikopterka. Czas na dole płynie nieubłagalnie, niestety nie da się go zatrzymać. Trzeba uważać na te ściany, bo wystarczy lekko dotknąć i właściwie możemy zaczynać grę od nowa. Tutaj sobie robimy doładowanie akumulatora. Właściwie nie musimy tych sedesów, telewizorów i innych rzeczy po prostu zabijać. Musimy znaleźć klucz, którym otworzymy pomieszczenie, w którym siedzi ten nasz malutki helikopterek. Klucz jest tutaj. No tak, teraz mamy problem, bo te gady nie dadzą się zabić. Patrzcie, co za franca, no. Chodź tutaj, kurna. Dobra. Kurczę! Ja pierdzielę, ale jazda, no. I od nowa ten. Kurna, ciężko ich tu jest, ich tu po prostu zabić w tym miejscu, no. Wiecie co, bez joysticka to jest trochę lipa. No niestety ja gram na klawiszach w tej chwili. Chciałbym chociaż przejść ten pierwszy poziom. Ale w takiej sytuacji to... Dobra. Udało się. Dobra, spróbujemy teraz przejść to dalej. Dobra, tam iść nie muszę. Muszę teraz wrócić z powrotem na górę. Patrzcie, no ten głupi telewizor się nie dał zabić. Kurczę! Na klawiszach to po prostu jest żadna gra, słuchajcie. Dobra. Gin ty zarazem. Hmm.
No dobra, i mamy. No tak mi się wydaje, że to jest jego syn helikopter, kurde, no bo jest taki malutki, nie? Nie mam zielonego pojęcia, no. Dobra, moi drodzy, wyłączamy to. Wiem, że muzyczka jest fajna. To był numer 7, czas na mój numer 6. Okej, okay, dobra. Teraz będzie niespodzianka, albo i nie. No. Mission Shark. Jak zapewne osoby, które z was, które grały w tą grę, już wiedzą, że chodzi o grę Misja, tak? Tylko mówimy o wersji na rynek zachodni. Tutaj muzyka jest po prostu odlotowa. Można słuchać i słuchać. To jest mój numer 6. Mam włączone nieograniczoną ilość żyć, amunicji, energii, także mogę sobie tutaj poszaleć. Generalnie bez żadnego ryzyka, że ktoś mnie teraz zabije, tak? O, serce sobie biorę dodatkowo. Troszeczkę podobna jest do gry Elektrobody. Ciekawe, co się teraz stanie. O, a teraz? O kurde! Powiem wam, że pierwszy raz w życiu to zrobiłem. Nawet nie wiedziałem, że można tutaj spaść na sam dół. Da się tu wjechać? Nie da się. No, ciekawe, gdzie ja teraz pójdę. Poskaczmy trochę. O, pięknie przeskoczyłem te bomby. Powiem wam szczerze, że odkąd gram w tą grę, to nigdy w życiu nie zrobiłem takiego numeru, żeby zeskoczyć po prostu tam na dół. Przepraszam. No i dobra, na tym by się skończyło, bo dalej się przejść nie da. Dobra, moi drodzy, teraz czas na numer 5. Jest, dobra. Numer 5. Pod numerem 5 kryje się co nic innego jak Lasermanie, tak? A więc druga polska gra, można powiedzieć. Tak najpierw była Misja, teraz jest Lasermania. W tej grze przyznam się wam szczerze, że przeszedłem tylko kilka plansz. W tej chwili już nawet nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić, żeby je przejść. W każdym bądź razie no i nie wiem, co dalej. A, no, okej. No nie wiem, czy się trochę nie zakopałem, no ale możemy sprawdzić, tak? Zaraz.
Zobaczmy, co się stanie, jak przesunę tego tutaj. O! No tak, ale zostało jeszcze jedno oko na górze. A ja nie bardzo pamiętam, jak co tu się robiło w tej chwili. No nic, dobra. Pomyślimy sobie później. Nie czas teraz na to. To był numer 5, czas na numer 4. Obawiam się, że tą grę... już widzimy, że chodzi o grę Heartlight. Ale nie wiem, czy ona się wgra. No właśnie, ona się nie wgra. Musimy, moi drodzy... settings, uruchomić Basic. Ponieważ to jest gra napisana po prostu, ona jest, znaczy napisana jest w Basicu, tak, i uruchamia się w Basicu, można ją wylistować. Okej, dobra. Widać, widać, dobra. Dobrze, poczekamy chwilę. A więc numer 4 to jest Heartlight. Jest to trzecia z rzędu polska gra, tak? Numer 6 była Misja, 5 Lasermania i 4 to jest Heartlight, tak? Janusza Pelca, którego zapewne wszyscy z was znają. Dobra, pierwszy poziom, bardzo prosty generalnie, nie wymaga żadnego myślenia. Natomiast już każdy kolejny niestety zaczyna uruchamiać u nas poszczególne szare komórki mózgu. Taki powiedzmy a la Boulder Dash, tylko taki powiedzmy mini Boulder Dash, ale moim zdaniem wcale nie jest taki prosty. Szczególnie wersja na PC zawiera 70 chyba plansz, z tego co pamiętam, albo 72. I one wcale nie są łatwe. Od początku, po prostu od pierwszej planszy trzeba myśleć. No zresztą tak samo jak tutaj. No i teraz już spierdzieliłem to. No nie wiem, zobaczymy może. No jednak spierdzieliłem, dobra. To chociaż kawałek więcej wam pokażę. Escape. No escape to jest chyba... Aha, nie działa escape. Nie wiem dlaczego. No dobra, on to się zabije. Trudno. Myślałem, że klawisz escape powoduje, że się zabijam. Okej, okay, dobra. Widzicie, ta kula tutaj musi zostać, ponieważ mina musi na nią spać, żeby otworzyć mi tutaj wejście do tego serca. A dalej mamy podobną sytuację. No, robimy to w ten sposób i spychamy minę czy też granat. Ok, zostało nam jeszcze jedno serce i domek zaczyna migać, co oznacza, że możemy wejść i przejść do kolejnego etapu, dobra? To sobie wyłączamy, to był numer 4, teraz numer 3, tym razem Fred. Dobra, i od razu sobie włączymy nieśmiertelność. Ponownie Janusz Pelc i Laboratorium Komputerowe Avalon. To można grać godzinami, jeżeli ktoś nie nudzi się grafiką i jakby środowiskiem, w którym ta gra się, że tak powiem, rozgrywa, to. Pierdzielone żaby. O.
Właściwie z tego co pamiętam, tutaj praktycznie do samego końca ta gra jest taka sama. Zmieniają się troszeczkę kolory. Czasami dodawane są jakieś tam, powiedzmy, jeszcze efekty w postaci dodatkowych obiektów graficznych. Natomiast no, cały czas idziemy w prawą stronę i właściwie musimy dojść jak najdalej. I po żabie, dobra. Dobra, ten dzbanek to już jest dla nas stracony. Dobra, moi drodzy, czas na numer 2. A pod numerem 2 kryje się... Już patrzymy, co... Numer 2 właściwie mógłby być numerem pierwszym, gdybym miał dwie pozycje pod numerem pierwszym, czyli pozycja 1A i pozycja 1B. I ta gra, którą wam teraz pokażę, to jest gra, nadałbym miano gry 1B. Co nie oznacza, że ona jest B, oczywiście, tak? A więc mieliśmy cztery polskie gry. Mieliśmy Misję, Lasermanie, Heartlighta i Freda. Zobaczymy, co mamy pod numerem 2. A pod numerem 2 mamy nic innego jak Miecze Waldgira, część druga. Kolejna polska gra, a więc w tym w moim przypadku piąta. Powiem wam tak, to jest zajebista gra. Uwielbiam tą grę, uwielbiam animację tego diabła i ten cały mroczny klimat, grafikę i tak dalej. Uważam, że to jest najlepiej wykonana wersja gry na wszystkie platformy, na jakie ta gra wyszła. Takie jest moje zdanie. Tu są podziemia, tu nie może być kolorów, to nie może być, nie wiem, po prostu nie może być inny klimat, tak? Muzyka jest po prostu zarąbista, animacja tego diabełka jest wspaniała, uważam. Wygląda tak, jak powinien wyglądać i właściwie, no, gdyby nie to, że na pierwszym miejscu jest gra, do której mam sentyment i była to moja... jedna z pierwszych gier na Atari, to prawdopodobnie Miecze Waldgira 2 byłyby grą numer 1. No i tyle. Powiem tak, moim zdaniem jest to najlepiej zrobiona gra platformowa na mały Atari X. Zarówno jeśli chodzi o środowisko, w jaki sposób zostały wykonane tutaj, no, jakby otoczenie, jak i animacja postaci. Przepraszam. I powiem wam jedną rzecz. Muszę się do tego przyznać. Ja nie przeszedłem tej gry jeszcze do końca. Nigdy. Mam oczywiście zamiar.
ale ilekroć się za to zabieram, to zawsze mi coś przerywa i po prostu powoduje, że nie mam na to czasu. Można wpisać jakieś słowo maniek, maciek czy manio i to nam daje dodatkowe życia. Chyba nie tutaj. No. I na tym sobie skończymy, bo nie wiem, gdzie mam. Nie będę teraz szukał kartki z kodami. Dobra, moi drodzy, i to był numer 2. I teraz numer 1. Absolutny hit, jeśli chodzi o gry na Atari. Dla mnie to jest dla mnie numer 1 gra wszechczasów. No i tak jak powiedziałem, no tylko jedna gra może z nią konkurować, jest to właśnie gra Miecze Waldgierza 2. Dobra, odpalamy numer 1. Gdybym dostał Atari i miał do wyboru tylko jedną grę, którą mogę dostać razem z tym komputerem i przez następne na przykład pół roku nie miałbym dostępu do żadnych innych gier, to byłoby to Robo. I to byłaby ta pierwsza część, w której jest 56 planet do przejścia, bo ja wiem, że są jeszcze inne pozostałe części. Jest Robo Forever, które jest cholernie trudne. Tam przy pierwszej planszy to już trzeba po prostu się napocić. Jest też druga i trzecia część Robo, właśnie napisana przez, wydana przez laboratorium komputerowe Avalon. Natomiast ogólnie mówię, że Robo jako Robo jest grą dla mnie, która jest numerem 1 wydana na Atari X. I jak widzicie, 6 pierwszych miejsc zajmują gry polskie, a więc na miejscu 6 była Misja, na 5 Lasermania, na 4 Heartline, na 3 Fred, na 2 Miecze Waldgira 2 i na pierwszym Robo. Oczywiście przy okazji Robo mogę powiedzieć, że dla mnie numerem 1, jeśli chodzi o program użytkowy, jest Robo Konstruktor, a więc program, który pozwala tworzyć plansze i budować plansze i tworzyć gry dokładnie takie jak Robo. Tutaj wystarczy sobie wpisać Janusz Pelc. Musiałem coś kliknąć nie tak. I z 8 żyć robi nam się 80. Tak? Tą grę, przyznaję się, przyszedłem kilka razy. I można powiedzieć, że każdą z tych plansz znam tak dobrze jak własną kieszeń. Niestety gram na klawiszach w tej chwili, więc te ruchy nie są takie jak powinny być. Co oznacza, że wszystko się może zdarzyć, tak? Jak patrzę, że te klawisze dziwnie jakoś reagują na moje wciśnięcie. Co może spowodować, że przez przypadek popchnę jakiś klocek o jedno pole za daleko, co spowoduje znowu, że sobie zablokuje życie, tak? Co my tam mamy? Mamy dodatkową śrubę, której tak nam nie jest potrzebna, ale możemy ją wziąć. Dobrze, moi drodzy, a więc to był numer 1. Za chwilę pokażę wam, albo właściwie już wam mogę pokazać, nie ma z tym problemu. Miecze 2. Moja złota kolekcja to nie.
Moi drodzy, tak wygląda. Kurde, gdzie to jest? Aż cholera, między tymi dwoma ekranami przełączanie to jest po prostu jakaś porażka. Przejdźżesz tutaj, zarazo jedna. Ok, i teraz jeszcze raz dla przypomnienia. Złota dziesiątka, a więc dziesiątka najlepszych gier na Atari XE. Top 10 best Atari games. Według mojej opinii. Numer 10 Miner 2049, numer 9 Mr. Robot, druga część, numer 8 Hero, numer 7 Nadral, numer 8 Misja, numer 5 Lasermania, numer 4 Heartlight, numer 3 Fred, numer 2 Miecze Walgira 2 oraz numer 1 Robo. Przy czym zaznaczam, że pierwsze 6 pozycji to są gry polskie, a więc zdecydowanie Polska wypada dużo, dużo lepiej niż reszta świata, jeśli chodzi o jakość i wykonanie oraz tworzenie i grywalność gier na małe Atari. To było na wszystko, moi drodzy. Na tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Do widzenia.